Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego zapadła decyzja o zorganizowaniu zajęć doszkalających w zakresie technik ratownictwa wodnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komisariacie Rzecznym Policji w Warszawie. Szkolenie to udało się zrealizować głównie dzięki przychylności komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, który zgodził się udostępnić nam krytą pływalnię. W zajęciach wzięło udział przeszło 40 funkcjonariuszy pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Komendę Główną Policji, każdy z nich spędził na basenie przynajmniej 10 godzin dydaktycznych. Podczas egzaminu końcowego należało osiągnąć określony minimum, m.in. przepłynąć dystans 50 metrów stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund, pokonać pod wodą co najmniej 15 metrów oraz poradzić sobie z holowaniem tonącego na dystansie minimum 50 metrów, oczywiście bez przerw. Bez wątpienia ekipa funkcjonariuszy z Komisariatu Rzecznego to wysokiej klasy specjaliści, na co dzień zawodowo zajmujący się tego rodzaju działaniami. Nic więc dziwnego, że wszyscy doskonale poradzili sobie z egzaminem. I bez wahania mogę powiedzieć, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu letniego.